Ile procent powierzchni Ziemi stanowią wody słodkie? Czym różnią się bierna i czynna ochrona gatunkowa? I wreszcie, jak można wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w swoim otoczeniu? To niektóre z pytań, na które musieli odpowiedzieć gimnazjaliści startujący w 10. Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów. Ekologia jest nauką zajmującą się o środowisku. Środowisko jest tym czymś, w czym żyjemy. Im więcej wiedzy na ten temat, tym więcej racjonalnych zachowań w przyszłości. Tegoroczny Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej z powodu wygaszania gimnazjów był już ostatnim. Edukacji ekologicznej nie powinno jednak zabraknąć na żadnym etapie kształcenia. Nie chcemy, żeby dzieci zapomniały o tym, o czym zaczynają z nimi rozmawiać panie w przedszkolu. Ponieważ już w przedszkolu zaczyna się drobna edukacja ekologiczna. Dzieci chodzą na akcje sprzątania świata, uczestniczą u nas w pogadankach. W konkursie wystartowało 94 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Do ścisłego finału przeszło 12 najlepszych. Pytania w konkursie dotyczą ekologii, ale również bardzo poruszają tematy związane z geografią, biologią, fauną i florą Wielkich Jezior Mazurskich. Muszę powiedzieć, że komisja jest naprawdę zadowolona, bo jest bardzo równy i wyraźnie zaznaczyła się grupa osób, która doskonale zna i gatunki, które żyją na Mazurach, i warunki środowiskowe. Wygrała uczennica szkoły w Sątocznie, trzecioklasistka Zuzanna Łuszczak. Dużo materiałów po prostu trzeba było czytać, bardzo się dużo oczytywać. Czasami nawet stawałam przed lustrem, przygotowałam się do odpowiedzi ustnych, po prostu mówiąc sama do siebie, trzeba było pokonać swój stres po prostu. Ponadto wiele roślin jest miejscem życia i schronienia wielu zwierząt, co prowadzi do tego, że fauna także się wzbogaca. Organizatorem wydarzenia było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv